Słuchajcie, chciałem Was powitać w kolejnej audycji, ale tym razem bardzo, bardzo nietypowej. Sceneria, jak widzicie, zupełnie inna niż zawsze. Znalezisko, które tu leży przede mną, które widzicie, słuchajcie, jest czymś, co ja uważam, że to jest największe odkrycie, jeżeli chodzi o Rizę z ostatnich lat, z ostatnich 70 lat. Jest to teraz w posiadaniu kroniki szkolnej z lat 1927-1945 z Ludwikowic-Kłodzkich. Takiej konstrukcji, słuchajcie, ja nigdzie nie spotkałem, jest to prawdopodobnie jeden z samolotów doświadczalnych, ale on jest zrobiony na zwykłej, oficjalnej reklamówce pochodzącej z Wrocławia z 1935 roku. I to, słuchajcie, jest taka okrasa i perełka tego wszystkiego, co znalazłem w ostatnim okresie. Typowe łóżeczko Lebensborno. Skąd wiem, że to jest Lebensborno? Bo we wszystkich sierocińcach, w których byłem, dokładnie używano takich łóżeczek. Rodzina, która używała tego łóżeczka, nawet nie miała zielonego pojęcia, że to jest dokładnie to łóżeczko.